Przestałem się masturbować. Skutki tej decyzji całkowicie mnie zaskoczyły. Raz na jakiś czas mężczyzna musi zmierzyć się sam ze sobą, by móc dalej sadzić drzewa, płodzić synów i budować domy. W moim przypadku mierzenie się z całym sobą oznaczało podjęcie jednego z największych wyzwań w moim życiu. Postanowiłem odpocząć od masturbacji. Dopiero teraz wiem, jak przewrotnie brzmi to stwierdzenie. Słowo odpoczynek kojarzy się ze zwyczajną ulgą, komfortem, nabieraniem dystansu do pewnych spraw. Natomiast wstrzymanie się od masturbacji ma w sobie tyle samo komfortu i nabierania dystansu, co gwóźdź przedstawiony do oka. Prawdę mówiąc nie wiem do końca, co ono kierowało przy podejmowaniu tej, jak się później okazało, dość drastycznej, decyzji. W końcu masturbacja to zupełnie normalna sprawa i nie wiem dlaczego ludzie dziwnie reagują na kogoś, kto zaczyna rozpinać rozporek na widok karmiącej piersią kobiety w kawiarni, ale ja już dawno przestałem nadążać za zmianą zachodzącymi w dzisiejszym społeczeństwie. Chodzi po prostu o to, że masturbacja to część naszej natury, więc gdyby masturbowanie się było złe, to w piekle musieliby mieć bardzo duże sypialnie, by pojaścić wszystkich miłośników samogwałtu. Istnieje wiele badań naukowych dowodzących, że zabawa sam na sam przynosi wiele dobrego dla organizmu. Poza dostarczaniem oczywistej przyjemności masturbacja wyrównuje akcję serca, pozwala otrzymać prostatę w ryzach, pomaga zasnąć, o ile rzecz jasna masturbujesz się w granicach rozsądku, a nie sięgasz do spodni jak po MMęsy. Bo jeśli sięgasz tą rzecz samotnie, prawdopodobnie znajdą cię martwego z ręką w gaciach. A więc, dlaczego chciałem odmówić sobie tej przyjemności i pozbawić się dobroczynnego spa, dostępnego na wyciągnięcie ręki? Bo naczytałem się artykułów mówiących, że powstrzymywanie się od kapucynizacji może dawać również wiele korzyści, tyle, że bardziej w sferze mentalnej niż fizycznej. Do tego też doszła ciekawość i chęć sprawdzenia, jak to jest, gdy odstawiasz rzecz, która od tej pory stanowi nieodłączny element twojego życia. Tak jak wtedy, gdy rzuciłem alkohol. Czy opłacała się i poleciłbym każdą taką wstrzemięźliwość? Trudno to jednoznacznie ocenić. Na pewno nie wszyscy daliby radę wytrwać. Mi się jednak udało, więc chciałbym podzielić się z tobą swoimi doświadczeniami. Moją trudną historią odstawienia masturbacji. Tak naprawdę przeczuwałem, że porywam się z motyką na słońce, więc aby nieco ułatwić sobie zdanie, już na samym początku odciąłem się od potencjalnych źródeł pobudzenia. Zablokowałem pornhoby i inne tuby. Odpolubiłem stronę Prawa i Sprawiedliwości na fejście. Opłaciłem żonie wakacje za granicą, żeby nie kusiła mnie perspektywa seksu. Jak celibat to celibat. Innymi słowy chciałem wyeliminować każdy możliwy czynnik, przez który przekroczyłbym granicę, za której nie byłoby już powrotu. Przygotowałem się na tyle, na ile mogłem. Postawało oczekać na rozwój wydarzeń. Zgodnie z przewidywaniami, początki okazały się znośne, ale wiedziałem, że to tylko gra pozorów, a napięcie będzie narastać z każdą chwilą. Musiałem pozostać skoncentrowany. Jak tak sobie dzisiaj myślę, to koncentracja jest jednym z kluczowych czynników, które umożliwiają zakończenie takiego zadania z sukcesem. Uważam również, że zapadnięcie w śpiączkę mogłoby pomóc, ale z jakiegoś powodu NFZ nie chce fundować takich akcji, więc musiałem zachować przytomność podczas przechodzenia przez cały proces. Czas płynął w nieubłaganie i biologia dawała powoli o sobie znać. Stawałem się podekscytowany bez powodu. Coraz trudniej było mi się skupić. Jednocześnie rosło rozdrażnienie. Zacząłem słyszeć głosy. Pizza z ananasem jest pyszna. Co? Yy, Okej, okay. pomyślałem. Jeśli mam wytrwać, to przyda się wsparcie. Zapytałem kolegę z pracy, czy nie miałby nic przeciwko, gdybym zadzwonił do niego, gdy najdzie mnie ochota na masturbację. Te, jak to robią anonimowe alkoholicy, gdy poczują chęć na drinka. Nie wiem dlaczego, ale Adam poprosił o przeniesienie do innego pokoju. Teraz, gdy mijamy się na korytarzu, odwraca tylko głowę w drugą stronę. A myślałem, że jesteśmy kolegami. No cóż, nieważne. Moja misja trwała, a ja nie mogłem się poddać. Łatwo powiedzieć, ale trudniej wykonać. Mogłem liczyć tylko na siebie. Czas mijał bardzo powoli i odnosiłem wrażenie, że im dłużej trwam w swoim postanowieniu, tym czas biegnie wolniej. Choć na teorii względności Einsteina znam się mniej więcej tak samo jak dzik na kawiorze, to nigdy wcześniej tak dobrze nie rozumiałem, co Einstein miał na myśli, gdy pisał o względności czasu. Byłem gotów przysiąc, że niezbadane moce rozciągają długość trwania jednej sekundy i nie przestaną, dopóki nie nasycą się moim cierpieniem i nie pozbawią mnie życia. Uznałem, że sen pozwoli mi przetrwać, ale nic z tego. Nagromadzone napięcie skutecznie powstrzymywało mnie przed zaśnięciem, a baranom, które liczyłem w wyobraźni, żeby choć na chwilę odpłynąć, zaczęły wyrastać cycki. Normalny człowiek uznałby barany z ludzkimi piersiami za coś obrzydliwego. Ja zacząłem dopasowywać im w myślach bieliznę z Wiktoriach Secret. Było ze mną coraz gorzej. Przygnębiała mnie nieświadomość, że kolejne rozluźnienie nastąpi nie wiadomo kiedy. Środek ciepłego lata zupełnie pogarszały sprawę. Każdy prawdziwy facet doskonale wie, co on teraz na myśli. Wyjście na ulicę sprawiało mi fizyczny ból. Miałem wrażenie, jakby ciepło przeżywało każdą komórkę mojego ciała. Czułem się jak napompowany gorącym powietrzem balon, który już nigdy nie wyląduje. Wyobrażałem sobie, że tak musi się czuć leczący się alkoholik po wejściu do monopolowego. W takich warunkach nie da się utrzymać myśli na wodze. Gdy dopada ci coś, od czego próbujesz się za wszelką cenę uciec, konsekwencje odczuwasz milion razy mocniej. Ciągle zahaczałem o różne rzeczy. Gdy masz penisaj przez dłuższy czas, nie szczytujesz, pobudzić cię może podmuch wiatru. Odnosisz wrażenie, że chodzisz ze słupem telefonicznym między nogami, bo im dłużej żyjesz w totalnym celibacie, tym twardszą i dłuższą masz erekcję. Dla kogoś z moim przyrodzeniem stanowi to nie lada problem. Zaczyna się od strącenia szklanek ze stołu, a kończy się na relacjach w Tefoenię o zaginionej anakondzie, którą ktoś ostatni raz widział nad jeziorem. Raz budowlańcy poprosili mnie o pomoc przy rozbiórce starej kamienicy. Ich sprzęt okazał się za słaby. Mój zrównał ją z ziemią w kilka sekund. Straty materialne nie mogły mnie jednak powstrzymać przed udowodnieniem sobie i światu, że brak bicia Niemca po kasku nie może złamać mojej silnej woli. A jednak dotarłem do momentu, którym myślałem, że już nie dam rady. Gdy już byłem pewien, że pod supem telefonicznym wyrosły mi dwa arbuzy. Gdy ze złości zwyzywałem już wszystkich znajomych i szykowałem się do oblężenia berlina, wszystko zaczęło się zmieniać. Lęk, że od teraz tak będzie już na zawsze, zaczął stopniowo ustępować spokojowi. Że nawet jeśli, to nie musi być to takie złe. Powoli zaczęła do mnie docierać, że tak naprawdę jestem w stanie zapanować nad swoim ciałem i nie muszę ulegać potrzebom, bo to trafię im się oprzeć. Przestałem wkładać głowę we framugę i walić się drzwiami, żeby stracić przytomność, by wstrzymywać się od pucowania torpedy. Dalej myślałem o sekcie, ale od teraz mogę skutecznie kontrolować te myśli. Co więcej, nauczyłem się robić z nich pożytek. Gdy tylko mnie nachodziły, natychmiast przełączałem się na myślenie o czymś pożytecznym. Energią z brudnych myśli napędzałem kreatywność. Dzięki temu udało mi się stworzyć projekt świenika na wodę. Każdy kolejny pomysł motywował mnie do szukania kolejnych rozwiązań. Czułem się, jakby wstępowało we mnie nowe życie, którego część uciekała wcześniej razem z milionami plemników. Byłem gotów przysiąc, że teraz słyszę, jak rozmawiają ze sobą o swojej przyszłości, o karierze w finansach. Wiedziałem jednak, że prędzej czy później skończą na kołdrze. Było mi ich żal. Stawałem się coraz bardziej empatyczny. Teraz kiwam głową w zadumie, zanim się odezwę, bo tak dobrze rozumiem, co czuje mój rozmówca. Zmienił się też mój stosunek do kobiet. Nagle zapragnąłem poznawać je lepiej. Godzinami przekonywać, że wyglądają zajebiście. Chciałem za nie sprawdzać, czy wyłączyły żelazko. Mój penis także stawał się bardziej wrażliwy. Zaczęliśmy obaj płakać na komediach romantycznych. Zdałem sobie sprawę, że właśnie doświadczam tych samych korzyści, o których pisali w internecie. To był moment, w którym uznałem, że warto było nie spać. Chodzić z bolesną erekcją i wpadać pod rozpędzone auta po zamknięciu oczu na widok billboardów z modelkami reklamujących seksowną bieliznę. Cała ta fizyczna i psychoć. Cała ta fizyczna i psychiczna agonia zaczęła się w końcu opłacać. Przede mną drugi dzień wyzwania i czuję, że będzie już tylko lepiej.